Ekipa z Kozienic podejmowała na własnym boisku innego Beniaminka, Orła Baniocha. Gospodarze objęli prowadzenie w 25 minucie, gdy do siatki trafił Piotr Czerwiński. W 57 minucie drugiego gola zdobył Michał Kucharczyk. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Enea Energia wygrała 2-0. Ważne wyjazdowe zwycięstwo odniósł też Oskar Przysucha. Ekipa Łukasza Wiśnika pokonała Płomień Dębę Wielkie 3-1 po golach Przemysława Wicika oraz dwóch trafieniach samobójczych. Dzięki temu Oskar awansował na pozycję wicelidera tabeli. Wysokiej porażki przed własną publicznością doznało Zamójnie Radom. Podopieczni Roberta Rogali ulegli Widze Garwolin aż 1-4, choć do przerwy był remis 1-1. Jedyne trafienie dla Radomian zanotował Piotr Pacyna.